W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób wspomagać leczenie zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Zakażenie tą bakterią prowadzi do powstawania wrzodów żołądka, a obecne metody leczenia oparte na antybiotykach wykazują coraz mniejszą skuteczność ze względu na antybiotykooporność. Pragnę także przypomnieć, że dla zrozumienia dzisiejszego odcinka konieczne będzie oglądnięcie wcześniejszego odcinka o żurawinie, ponieważ żurawina w dzisiejszym odcinku będzie grała główną rolę, a we wcześniejszym odcinku wytłumaczyłem zasadę działania żurawiny. Co zatem pomoże nam w walce z bakterią Helicobacter pylori? Rozpocznijmy od rzeczy najskuteczniejszych, czyli od żurawiny. We wcześniejszym odcinku tłumaczyłem, dlaczego żurawina jest tak skuteczna w przypadku tej bakterii. A na końcu wcześniejszego odcinka podałem także bardzo istotne badanie naukowe, w którym dowodzi się, iż żurawina w połączeniu z bakteriami Lactobacillus wykazuje jeszcze silniejsze działanie. I dzisiaj wytłumaczę Państwu tą zależność. Skoro z poprzedniego odcinka wiemy już, jak działa żurawina, to dzisiaj wytłumaczę Państwu, dlaczego dodanie probiotyków do żurawiny wzmaga jej działanie przeciwko bakterii Helicobacter pylori. Jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, do skutecznego działania żurawina potrzebuje środowiska kwaśnego. I na pozór mogłoby się wydawać, że przecież w żołądku mamy środowisko kwaśne, ze względu na wydzielanie soku żołądkowego. Natomiast we wrzodach żołądka o niskie pH jest dużo trudniej. To niskie pH we wrzodach żołądka pomagają utrzymać właśnie bakterie Lactobacillus. Wytwarzany kwas mlekowy przez te bakterie obniża pH i wzmaga działanie żurawiny. Ale oprócz tego, indywidualne działanie bakterii Lactobacillus powoduje wytworzenie nadtlenku wodoru, a także różnych bakteriocyn, które niszczą dodatkowo bakterie Helicobacter pylori. To właśnie ta synergia działania. Zgodnie z nowymi badaniami naukowymi, ogromnie podnosi skuteczność leczenia bakterii Helicobacter pylori. Spośród skutecznych bakterii Lactobacillus w leczeniu zakażenia bakterią Helicobacter pylori możemy wymienić bakterię Lactobacillus brevis, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus i w końcu Lactobacillus acidophilus. Ale przy indywidualnym komponowaniu mieszanki w połączeniu oczywiście z żurawiną możemy poprzeć się także innymi skutecznymi bakteriami, czyli bakteriami Saccharomyces boulardii czy Bifidobacterium infantis. Oczywiście przypominam, że wszystkie odnośniki do badań naukowych, na podstawie których tworzę obecny film, znajdują się w opisie tego filmu. Drugą bardzo ważną strategią wspomagającą leczenie zakażenia bakterią Helicobacter pylori jest sulforafan, który zawarty jest w brokułach. Związek ten w znaczący sposób opóźnia kolonizację tej bakterii. Przypominam, że sulforafan możemy kupić w postaci suplementów diety, ale bogato występuje także w kiełkach brokułów. Kiełki brokułów w ilości 70 gramów już po 7 dniach, dokładnie po tygodniu, u 50 osób powodują całkowite usunięcie tej bakterii z wrzodów żołądka. Należy zaznaczyć, że substancja ta najbardziej skuteczna jest u osób chorych na cukrzycę typu drugiego. Kolejna bardzo ważna roślina, którą możemy stosować w przypadku zakażenia tą bakterią, to czosnek. Co ciekawe, czosnek wcale nie zmniejszy wielkości zakażenia. Może zatem powstać pytanie, dlaczego wymieniam czosnek jako roślinę w pewnym sensie obowiązkową w przypadku leczenia bakterii Helicobacter pylori. Okazuje się, że czosnek, mimo iż nie wpływa na zakres zakażenia, to zmniejsza ryzyko pojawiania się raka żołądka w wyniku zakażenia tą bakterią. I dlatego właśnie o czosnku wspominam. Czwarta roślina to lukrecja. Lukrecja w Japonii od dawna stosowana jest jako lek wspomagający w leczeniu wrzodów żołądka. To właśnie japońscy naukowcy wyizolowali z lukrecji kwas glicyretynowy. I obecność tego związku w lukrecji, w szczególności w dzisiejszych czasach, jest krytycznie ważna. Dlaczego? Ponieważ kwas glicyretynowy jest skuteczny w stosunku do tych szczepów bakterii, które wypracowały oporność na antybiotyki, a w szczególności na klarytromycynę.
Strategia wspomagania leczenia zakażenia bakterią Helicobacter pylori może, a nawet powinna obejmować także kurkumę. Mamy silne dowody naukowe na to, że po jednym miesiącu stosowania kurkumy 48% pacjentów pozbywa się wrzodów żołądka, a tym samym zakażenia tą bakterią. A po 3 miesiącach skuteczność leczenia przekracza aż 75%. Szósty filar wspomagania leczenia zakażenia bakterią Helicobacter pylori powinien opierać się na substancjach roślinnych, które hamują działalność ureazy w bakteriach. Ureaza zapewnia bakteriom Helicobacter pylori źródło azotu, azotu niezbędnego do syntezy aminokwasów, a tym samym do wzrostu bakterii. Tak się składa, że związki zawarte w zielonej herbacie, a w szczególności galusan epigallokatechiny, wykazuje właśnie takie działanie. I to właśnie w zwykłym naparze zielonej herbaty znajduje się odpowiednie stężenie tego związku w ilości mniej więcej 1000 ppm. Jest to ilość wystarczająca do hamowania wzrostu bakterii Helicobacter pylori. Po siódme, warto korzystać z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a w szczególności z kwasów tłuszczowych omega-3. 8-tygodniowa suplementacja potrafi zmniejszyć zakres zakażenia aż u 50% pacjentów. To właśnie kwas dokozaheksaenowy, będący składową kwasów tłuszczowych omega-3, zmniejsza zdolność bakterii Helicobacter pylori do kolonizacji ścian żołądka. I w końcu 8. punkt, czyli olejek cedrowy. Olejek cydrowy zawiera w sobie sesquiterpeny, ale także alfa, beta, gamma, himahaleny. Bakterie Helicobacter pylori związane z rozwojem wrzodów żołądka są bardzo wrażliwe na te substancje. I co najważniejsze, zwiększają wrażliwość tych bakterii na podawaną antybiotykoterapię, tym samym zwiększając jej skuteczność. Na końcu, jak zwykle, polecam swoją publikację Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa, jak zwykle, zachęcam do komentowania tego odcinka.